Relacja romantyczna jest przestrzenią wielkiej wrażliwości. To tam otwieramy się w uprzywilejowany sposób na drugą osobę i dajemy to, co jest dla nas najbardziej intymne. Niestety właśnie z tych powodów jest to również idealne miejsce do rozwoju związku destrukcyjnego psychicznie, czyli związku, w którym rozwija się toksyczna miłość. Toksyczny związek może być napędzany zarówno przez toksyczną kobietę, jak i przez toksycznego mężczyznę. Z uwagi na fakt, że od lat pracuję z kobietami dla kobiet, to przedstawiam ten temat z poziomu troski o kobiety. Więcej informacji o moim podejściu do pracy coachingowej z kobietami na mojej stronie lovecoaching.pl. Często na sesjach słyszę pytanie, ale skąd mam wiedzieć, czy rzeczywiście jestem w toksycznym związku? A oto moje pytanie do Ciebie, które pomoże Ci to ustalić. Czy cierpisz z powodu partnera? Związek jest toksyczny, jeśli często czujesz się lekceważona przez swojego partnera. Tracisz poczucie własnej wartości i pewność siebie. Rozpamiętujesz Wasze rozmowy, czujesz się winna i masz wrażenie, że nie wiesz, jak pokierować tym związkiem. Czujesz się spięta, poirytowana, ogólnie zła. Nie poznajesz już siebie i swojego życia. Jeśli chodzi o ciało, to też to czujesz, bóle brzucha, bóle pleców i czasami głowy. Dodatkowym wskazaniem toksyczności związku jest to, że jest Ci bardzo trudno uwolnić się z niego. Dlaczego? Ponieważ toksyczny związek działa na poczucie winy. Toksyczny partner podstępnie oskarża Ciebie o wszystkie swoje bolączki i stale Ciebie umniejsza. A kiedy Cię skrzywdzi, to zaraz w następnej chwili robi coś dobrego, coś miłego, o czym wie, że Ci się spodoba. Automatycznie wchodzisz w niezdrowy wzorzec, który pozycjonuje Ciebie jako ofiarę w sytuacji zależności. I nieustannie masz wątpliwości, kto zawinił, myśląc, że to raczej Ty jesteś problemem, a zatem Twój partner jawi się jako rozwiązanie. Ale to nie Ty, to on jest problemem. Ten rodzaj związku powoduje więcej cierpienia niż radości. Jeśli porównasz wszystkie chwile spędzone razem, to okaże się, że cierpienie przeważa nad radością. To wyraźne wskazanie, że jesteś w toksycznym związku. Toksyczna miłość skrywa się za zasłoną dymną, gdzie oszukujesz sama siebie, myśląc, że twój partner nie jest zły. Stale go usprawiedliwiasz, wmawiając sobie, że on ciebie kocha ponad wszystko i chce się tobą opiekować. Jednak rzeczywistość jest taka, że związek ten opiera się wyłącznie na niepewności, złości, oczekiwaniach i podejrzliwości. Pogarda i brak szacunku często obejmują również sarkazm, cynizm, wezwiska, umyślne zaniedbywanie, kpiny i złośliwy humor. Słowa mogą wyrządzić taki sam emocjonalny ból jak przemoc fizyczna. Jakakolwiek przemoc nie jest dopuszczalna w relacji międzyludzkiej. Jeśli twój partner cię bije, poniża, zmusza do współżycia wbrew twojej woli lub źle cię traktuje, powinnaś natychmiast szukać pomocy. W obliczu wszelkiego rodzaju złego traktowania nie wolno ci się ukrywać ani milczeć. Zasługujesz na znalezienie szczęścia w sobie i zerwanie tej relacji, która sprawia, że cierpisz. W zależności od charakteru związku, oznaki toksyczne mogą być bardzo subtelne lub bardzo oczywiste. Oto dodatkowe czerwone flagi ostrzegawcze. Nie dostajesz wsparcia. Masz wrażenie, że twoje potrzeby i zainteresowania nie mają dla niego znaczenia, a jemu zależy tylko na tym, czego on chce. Między wami jest niezdrowa komunikacja. Większość jego komunikatów przepełniona jest sarkazmem lub krytyką i podsycana pogardą oraz straszeniem ciebie wizją rozstania. Pojawia się zazdrość, która prowadzi do ciągłej podejrzliwości i nieufności. Jesteś nieustająco kontrolowana. Cały czas twój partner dopytuje, gdzie jesteś, szpieguje cię, irytuje się, gdy nie odpowiadasz i bombarduje cię SMS-ami, aż w końcu odpowiesz. Kłamstwa, które ciągle wymyślasz na temat swojego miejsca pobytu lub tego, z kim się spotykasz, tylko dlatego, że martwisz się, jak zareaguje partner, jeśli powiesz mu prawdę. Demonstruje brak szacunku dla ciebie poprzez spóźnianie się na spotkania z tobą. Przypadkowe zapominanie istotnych wydarzeń i inne podobne zachowania to kolejne czerwone flagi. Ciągły stres może odbijać się na twoim zdrowiu fizycznym i psychicznym, a często czujesz się nieszczęśliwa, wyczerpana psychicznie i fizycznie.
Kiedy zgadzasz się na wszystko, co chce zrobić twój partner, nawet jeśli jest to sprzeczne z twoimi życzeniami lub poziomem komfortu, to też jest oznaką toksyczności. Przestałaś umawiać się z przyjaciółmi i rodziną, aby uniknąć konfliktu z partnerem lub ominąć konieczności tłumaczenia bliskim swojej sytuacji. Porzuciłaś swoje nawyki dbania o siebie, rezygnujesz z hobby, które kiedyś kochałaś, zaniedbujesz swoje zdrowie i poświęcasz cały swój wolny czas partnerowi. Martwisz się, że poruszając przy nim swoje problemy sprowokujesz skrajne napięcie, więc unikasz konfliktów i zachowujesz wszystkie problemy dla siebie. Jego pasywno-agresywne zachowanie jest atakiem pośrednim i tchórzliwym posunięciem w celu uzyskania kontroli nad tobą. Jego atak jest czasem subtelny i często zamaskowany jako coś innego, na przykład gniew przebrany za obojętność. Cała praca, miłość, kompromis w tej relacji pochodzi od ciebie. Porzuć fantazję, że możesz ulepszyć wszystko, jeśli wystarczająco się starasz, wystarczająco ciężko pracujesz, mówisz wystarczająco wiele i robisz wystarczająco dużo. Jeśli dzielisz z kimś życie, bardzo ważne jest, abyś miała wpływ na decyzje, które będą miały na ciebie wpływ. Nie to ważne słowo w każdym związku. Nie wykreślaj go ze swojego słownika, nawet w imię miłości, zwłaszcza nie w imię miłości. Zdrowe relacje wymagają kompromisu i uwzględniają potrzeby i pragnienia obojga partnerów. Komunikowanie tego, czego chcesz, jest równie ważne dla ciebie i związku, jak komunikowanie tego, czego nie chcesz. Jeśli jesteś akceptowana tylko wtedy, gdy mówisz tak, prawdopodobnie nadszedł czas, aby powiedzieć nie temu związkowi. Podsumowując, co wyróżnia toksycznego partnera? Jest manipulatorem, jeśli daje to ma ukryty motyw, zawsze ma rację, często odgrywa rolę ofiary, jest egocentryczny, brakuje mu empatii, zawsze i nigdy to jego ulubione słowa. Toksyczna miłość zawsze powoduje zależność. W toksycznym związku nigdy nie możesz być sobą. W toksycznej miłości zawsze doświadczasz emocjonalnego wyczerpania. Często pojawia się pytanie, czy da się naprawić toksyczny związek. Wiele osób zakłada, że toksyczne związki są skazane na porażkę, ale nie zawsze tak jest. Jaki jest decydujący czynnik powodzenia? Nie tylko ty, ale również twój partner musi chcieć się zmienić. Jeśli tylko ty skupiasz się na tworzeniu zdrowych wzorców, jest niewielkie prawdopodobieństwo, że coś się zmieni w waszym związku. Miłość i szczęście nie zawsze idą w parze. Miłość może być czasami małym, brudnym kłamcą. Wszystko, czego potrzebujesz do szczęścia, jest w tobie. Kiedy jesteś z kimś, kto dusi te cenne części ciebie, bądź świadoma szkód, jakie to wyrządza. Nic jemu nie jesteś winna. Wszystko sobie zawdzięczasz. Zasługujesz na to, aby się rozwijać i czuć się bezpiecznie, i zasługujesz na szczęście. Pamiętaj, miłość zaczyna się od ciebie, a wszechświat nagradza odważnych. Gdybyś potrzebowała pomocy w tym zakresie, to zapraszam na konsultację. Jeśli to nagranie ma dla ciebie sens, to proszę, skomentuj, polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski i z serca cię pozdrawiam.